Dzięki, ale nie skorzystam. Jak tam chcesz, ale z takim nastawieniem nigdy nie będziesz miała pieniędzy w kieszeni. Daje mapy. W świecie bez ekranu właśnie to jest uważane za rozrywkę. I to jest naprawdę niezłe. Mówiący ptak! Mapy, mapy sprzedaję. Polecam panience mapy nad mapami. Doskonałej jakości, ręcznie rysowane, przednim atramentem przez wykwalifikowanych słonecznych jeźdźców. Nie ma lepszych w całych północnych krainach. Czy mogę pana o coś zapytać? Tak, mapy! Jak się pan układa z sąsiadem? Facetem od kubków? Trzymaj się od niego z daleka, panienko. Jest szczęśliwy, kiedy może kogoś oskubać. Bez magii nie można z nim wygrać, a nie pozwala na stosowanie czarów przy stole. Skąd mógłby wiedzieć, czy korzystam z magii? Ma jeden z tych przeklętych talizmanów. Cały czas wynajdują jakieś magiczne przedmioty i sprzedają takim psom jak on za parę srebrnych monet. Znajdź se porządną pracę, ty kryci synu! Co pan wie o Stark? Kraj cudów, dziwacznych zwyczajów i maszyn. Ach, być w Stark. Oddałbym prawą nogę, no może nie dosłownie, bo żeby wytrwać w tym interesie, trzeba solidnie stać na nogach obu, no bo inaczej. Ech, tak, wspaniałe miejsce. Bez tej cholernej, chaotycznej i nieprzewidywalnej magii, która nie przynosi nic dobrego. No i maszyny. Zbudowane przez ludzi, kontrolowane przez ludzi, w służbie ludzi. To jest przyszłość. Tak, awangarda ma może nieco ortodoksyjne metody i zasady, ale w jednym mają rację. Stark i Arkadia to jedna całość, a nie osobne części. Jaka jest Arkadia? A co ja mogę powiedzieć o całym świecie, dziewczyno? Na pewno jest tu pięknie, ale wciąż tkwimy w przeszłości. Nie patrzymy przed siebie, jak nasi kuzyni w Stark. Magia jest dobra i w ogóle, ale nie wprowadzi naszego świata w nowoczesną epokę. Arkadia jest nieokiem znana, jest dzika i nieprzewidywalna. To dobre dla sprzedawcy map, ale nie służy rozwojowi. Nie, niektórzy mogą uważać nasz świat za raj. Na przykład wartownicy wolą, żeby było po staremu. Ja chciałbym, żeby wiele się tu zmieniło. Czy zna pan Vestrum Tobias? Dziewczyno, każdy zna Vestrum Tobiasa. Od zawsze był ważną postacią tego miasta. Czy może mi pan o nim opowiedzieć? Vestrum to człowiek honorowy, ale bardzo konserwatywny i nie wiem, czy nadal nosi w sercu troskę o ludzi. Czasem myślę, że za bardzo troszczy się o zwyczaje. Wartownicy są od tak dawna naszymi tak zwanymi obrońcami i stróżami równowagi, że stali się częścią naszego życia. Ale teraz awangarda szerzy nowy sposób myślenia, nową filozofię. Obawiam się, że już wkrótce wartownicy stracą swoje znaczenie. Przyczyną ich upadku będzie niechęć do zmian. Zapamiętaj moje słowa, odejdą na dobre. Natomiast ten honorowy człowiek będzie pamiętany jako kapitan, który poszedł na dno ze swym okrętem. Dziękuję za pomoc. Mapy! Nie, dziękuję. Dziś nie skorzystam. Jak chcesz, panienko, ale nie myśl, że przybiegnę ci z pomocą, jeśli zapłącisz w Riverwood. Bez moich map trafisz pewnie do garnka Kreta. Albo jeszcze gorzej, mapy!
Co powiesz na grę w kubki? Dzięki, ale nie skorzystam. Jak tam chcesz, ale z takim nastawieniem nigdy nie będziesz miała pieniędzy w kieszeni. Co powiesz na grę w kubki? Niestety, nie mam pieniędzy. Niechaj równowaga wypełni twoje kieszenie pieniędzmi, panienko, abyś mogła tu wrócić i stracić, to znaczy zainwestować je w grze w kubki. Zastanawiam się, czy to ma być ktoś konkretny, czy po prostu ktokolwiek stary. Coś tu jeszcze można zwiedzić? Nie, tylko targ? Idź już do tamtego. Dobra, wracam. Ja nie mam kuźwa map, dobra. Ja się nie chcę zgubić w tej Arkadii. Jeszcze to. Dobra, nie, pogadaj z tamtego. Dobra, długa rozmowa będzie. A to posłuchajmy tego tam. Nie możesz. Przepraszam, że przeszkadzam, Westrum Tobias. Tobias. Mów do mnie, Tobias. Proszę. Od tak dystynkowanej gości nie wymagam przestrzegania zasad ceremonii. Podobały ci się widoki? Nie wiem. Jestem przytłoczona. Widziałam na własne oczy rzeczy, które nie mają prawa istnieć. Myślałam, że to tylko sen. Że w pewnej chwili obudzę się i wszystko wróci do normy. Ale zrozumiałam, że ciągle tu jestem. To jest realne. Mogę tego dotknąć, poczuć. I wiesz co? To nie ma sensu. Wszystko tu jest bez sensu. Magia, obce istoty, równoległe światy. Nie wierzę w takie rzeczy. Nie wierzę w bajki. W twoim świecie... W Stark nie ma miejsca na magię. Taka jest i zawsze była natura nauki. Omylność logiki i porządku. Nie pozostawiają miejsca na wyobraźnię. Jeśli coś nie mieści się w wąskich granicach praw fizyki, które uznaje twój świat, nazywacie to bajką. Ale magia też ma swoje minusy. Jest nieprzewidywalna. Przyciąga chaos. Budzi dla równowagi takie zagrożenie, jakiego nie byłaby w stanie spowodować nawet sama nauka. Ciągle słyszę o równowadze, o Stark, o Arkadii, o... To pewnie zabrzmi dla ciebie dziwnie, ale ciężko mi o tym myśleć. Nie mam pojęcia, co to za miejsce, ani co ja tu robię, ani... Wiem tylko, że dzieje się coś dziwnego. W moim świecie, chyba. Miałam sny. Były takie prawdziwe. A potem w realnym życiu zaczęły pojawiać się rzeczy. Rzeczy, których nie powinno, nie mogły mieć miejsca. I ja... Chyba zacznę od samego początku. Myślę, że wysłano cię tu po naukę i zrozumienie. Jak już mówiłem, nie możesz uwierzyć w to miejsce. Uwierzysz. Gdy poznasz prawdę, wtedy uwierzysz. Chodź ze mną. Opowiem ci historię Ziemi, której nie ma w waszych książkach. A kiedy twoje oczy i uszy otworzą się naprawdę, umysł podąży w ich ślady. Chodź. O,
Oto prawdziwa historia równowagi. Widziana oczami wartowników. Zakonu równowagi. Ojców. Wartownik Minstrum zapisał tę historię tysiące lat temu w świętych księgach i na murach świątyni, aby przyszłe pokolenia mogły poznać i zrozumieć swoją przeszłość i przyszłość. Malowidła ścienne, na które spoglądamy, stały się znane pod nazwą fresków równowagi. Poprzez te obrazy April przekaże ci naszą wspólną historię. Opowieść zaczyna się i kończy tutaj, na tym fresku. Wieki temu Ziemia była jednością, a magia i nauka istniały obok siebie w świecie i we wszystkich ludziach. Panowała równowaga i harmonia. Twierdzisz, że wtedy był to tylko jeden świat? Jeden świat, jedna Ziemia. Magia i nauka trwały we wzajemnej równowadze, w każdej żywej istocie. Mogliśmy posiąść moc wprawiania w ruch gwiazd i tworzenia nowego życia. Ludzkość jednak zaczęła nadużywać boskiej mocy dwójki i wykorzystywać ją do swoich własnych celów. Równowaga kosmosu została zagrożona. Coś nie zostanie uczynione, o ile człowiek nie zostanie upokorzony i nie zacznie obawiać się sił kosmosu, mrok chaosu spadnie na Ziemię. Zdarzyło się tak już wcześniej, w odległych czasach i dalekich światach. I wydarzy się ponownie, a wszyscy mężczyźni, kobiety i dzieci każdego ludu i każdej rasy zostaną pochłonięci przez nadciągającą apokalipsę. Zatem złożono nam wizytę. Drakowie żyli wśród nas od pokoleń. Zawsze pomagali i nauczali nas, jak zachować równowagę w naszym świecie. Drak. Wydaje mi się, że słyszałam już kiedyś tą nazwę. Ród Drak. Drakoni, smoki, niezależnie od nazwy, są wiecznymi sługami i strażnikami równowagi. Na Ziemi było ich czterech. Jeden z nich założył zakon równowagi. Pierwsi Minstrum zrozumieli, że magia i nauka powinny zostać rozdzielone, zanim nastąpi nieopisana klęska, upadek równowagi. Ziemia miała zostać podzielona na dwie równe części. Arkadia i Stark. Magia i nauka. Chaos i ład. W pierwszej radzie zasiadało 13 wartowników. 6 ludzi nauki. 6 magów. Oraz jeden, który stał pomiędzy nimi. Jeden z draków. Nasz mentor, nasz nauczyciel i przewodnik. Do przeprowadzenia tej arcytrudnej operacji potrzebne były zarówno siły magii, jak i nauki. Zadanie polegało na rozszczepieniu świata, na stworzeniu dwóch światów z jednego. Czy użycie tak wielkiej mocy nie było groźne dla równowagi? Tak. I dlatego zbudowali wieżę, w której ich moc mogłaby zostać skoncentrowana na dokonaniu podziału. Drakoni przynieśli z sobą dysk, wykuty w ogniu ich świata. Dysk umieszczono u podstawy wieży, w epicentrum podziału. Dysk i wieża stały się jednością, łącznikiem między magią i nauką. W wyznaczonej godzinie 13 stawiło się w wieży. Wśród nich była kobieta, której życie zostało określone przez cel, dla którego przyszła na świat. Została pierwszym strażnikiem, ludzkim obrońcą równowagi. Miała pozostać w wieży przez 1000 lat, aby strzec obu światów i zapewnić równomierny przepływ magii i nauki. I tak oto zaczął się rytuał. Jeden świat miał stać się dwoma rozdzielonymi przez równowagę i każdy z nich mógł dostrzec drugi. Tylko poprzez sny. Nie wiadomo było, kto ma zostać na którym ze światów. Nie była to
tutaj nie przetrwałby w Stark. Ale co do innych? Rozdzielono rodziny, rozłączono kochanków, a przyjaciele rozstali się na całą wieczność. Otoczony przez 12 i jednego. Jedynego, który miał zostać pierwszym strażnikiem. Dysk u podstawy wieży zaczął wirować coraz szybciej, zasilany coraz większą mocą. Aż stał się tylko rozmazaną plamą. Ciemność spowiła wieżę, ale dysk świecił coraz jaśniej. Rzeczywistość się zmieniła. W jednej chwili powstała nowa rzeczywistość i zrodziły się dwa nowe światy. W wieży panowała cisza. Pierwotny dysk zniknął, a na jego miejscu spoczywał jego mniejszy odpowiednik. Podobny, ale inny. Świat wokół wieży wyglądał inaczej. Znajdowali się teraz pomiędzy Stark i Arkadią, między snem a jawą. Byli w królestwie równowagi i strażniczki. Miał to być jej dom przez następne 1000 lat. Jeden z plemienia draków uniósł dysk i powiedział: ten dysk jest odpowiednikiem pierwszego dysku, który teraz stał się tym królestwem. Jest też kluczem do tego, co zostało rozdzielone. Dysk jest kluczem i dysk jest królestwem. To zadziwiło 12, a ten, który był drakiem, mówił dalej: zapamiętajcie, nie można zniszczyć królestwa strażnika, jeśli nie zniszczy się tego dysku. Ale też nie można naprawić królestwa, jeśli nie naprawi się dysku. 6 z was otrzyma 4 części dysku. Zaniesiecie je do Arkadii. Będziecie ich strzec. Ale klucz nigdy nie będzie kompletny, mówił dalej. Bez szlachetnych kamieni, które zdobią każdy jego fragment. Ja zatrzymam 1, a członkowie mojego rodu 3 pozostałe. Jeśli nadejdzie dzień, kiedy trzeba będzie naprawić królestwo, albo połączyć oba światy, a taki dzień nadejdzie, złożycie dysk, a drakowie zgromadzą się po raz ostatni. Potem 6 z 13 ruszyło do Arkadii, a 6 do Stark. Jeden, który miał zostać strażnikiem, zasiadł na tronie. Spójrz na malowidło, jej sny i nadzieje. Cała jej dusza została zamknięta w dysku. W służbie równowagi cechy te byłyby tylko ograniczeniem. Przez swe nowe oczy strażniczka widziała wszelkie zachwiania równowagi tak wyraźnie, jak gwiazdy na niebie. Jedną myślą skierowała chaos z Arkadii i logikę ze Stark do wnętrza dysku. Rozdzieliła je tam, gdzie były potrzebne. Zaczęła się nowa epoka. Era strażnika. Po opuszczeniu wieży 2 draków udało się do Arkadii, a 2 do Stark. Tak 12 założyła to, co teraz znamy pod nazwą wartownika, zakonu równowagi. Chociaż w Arkadii wartownicy przetrwali, to w Stark im się nie udało. W Stark pamięć o magii i równowadze nie mogła utrzymać się w obliczu nowej rzeczywistości, wobec logiki i nauki. I szybko, bardzo szybko, Arkadia stała się zaledwie mitem, legendą, bajką opowiadaną ku uciesze dzieci lub historyjką do opowiadania przy ognisku. I chociaż sny wciąż przynosiły z sobą dźwięki oraz obrazy Arkadii, to traktowano je w Stark po prostu jak sny. Więcej. To tyle? Chodzi o to, że zapomnieliśmy o naszej przeszłości i o Arkadii. Więc co w tym złego? I dlaczego magia z Arkadii zdaje się przenikać do Stark? To następna długa historia. Ale widzę, że męczą cię te opowieści.
więc będę się streszczał. Jak już ci mówiłem, w Arkadii wartownicy rośli w siłę. Było ich coraz więcej. W Stark natomiast utracili znaczenie. Niektórym z wartowników w Stark nie spodobało się to i speszczali wartowników z Arkadii za ich politykę. W przeciwieństwie do wartowników arkadyjskich, wartownicy ze Stark pragnęli, by ludzie dążyli do ponownego połączenia światów. Tak więc w końcu stało się to, co musiało się stać. Drogi wartowników ze Stark i ich braci z Arkadii rozeszły się. Wartownicy ze Stark nazwali się awangardą. I chociaż początkowo ich filozofia nie różniła się od naszej, to przez lata zmieniła się radykalnie. Awangarda pragnęła zatarcia podziału, połączenia obu światów i powrotu tego, co nazywali chwalebną epoką. Czyli czasów, gdy rodzaj ludzki potrafił kontrolować siły kosmosu. Wkrótce jednak zapragnęli, by pieczę nad równowagą sprawował ich własny strażnik. Obecnie, co 1000 lat, nowy strażnik zajmuje miejsce starego, bo nikt nie może być dłużej niż przez jedno milenium oddzielony od swej duszy. Co 1000 lat na świat przychodził nowy strażnik. Równowaga tworzyła nasienie. Z którego wyrastał nowy owoc. Ale obecnie mija już 200 lat od chwili, gdy poprzedni 12 strażnik powinien być zmieniony. Każde nowe, zrodzone dla równowagi dziecko było porywane przez awangardę. Chcieli wychować posłusznego sobie strażnika. Jak na razie nie udało się im, ale 12 strażnik nie mógł dłużej czekać. Niedawno temu rozpadł się dysk w wieży, a strażnik opuścił swój tron. Równowaga pozostała bez opieki i musimy znaleźć nowego strażnika. Jeśli tego nie zrobimy, awangarda dostanie niepowtarzalną szansę. Będą usiłowali posadzić na tronie swoją marionetkę. Władała równowagą zgodnie z ich zamiarami. A na to nie możemy pozwolić. Oznaczałoby to koniec Stark i Arkadii oraz początek ery chaosu. Czy teraz rozumiesz? Pojmuję tę historię. Mogę ją nawet uznać za prawdziwą. Ale nie rozumiem, czemu tu jestem i czego ode mnie chce Cortez. Równowaga jest zagrożona, April. Strażnik porzucił swą wieżę i zniknął. Nie ma nikogo, kto mógłby zająć jego miejsce. Trzeba go odszukać, aby chronił równowagę do czasu znalezienia nowego strażnika. A co ja mogę zrobić? Jestem nikim. Miałam po prostu trochę sennych koszmarów. Masz wielką moc. W całym swoim życiu nie widziałem takiej siły jak twoja. Moc? Posiadasz moc otwierania wrót pomiędzy światami. Tuneli, portali między królestwami Stark i Arkadii. Żartujesz? Ja niczego nie zrobiłam. To Cortez otworzył dla mnie tunel i tylko pomachał rękami w powietrzu. Nie potrafiłabym otworzyć portalu nawet magiczną różdżką. Tylko własna moc podróżnika pozwala mu na podróż. Nikt więcej nie może tego zrobić. Cortez tylko zogniskował twoją moc. Ci pomóc. On sam nie byłby zdolny do przekroczenia portalu. Nawet jeśli to prawda, to nie mam żadnej kontroli nad moim talentem. Jeszcze nie, ale zyskasz ją z czasem. Jak masz zamiar wrócić do swego świata? O Boże, nawet o tym nie pomyślałam. Nie możesz mi pomóc? Obawiam się, że nie.